Witajcie. Witam Was z mojego pola. Pogoda jest zachęcająca do pracy. Co prawda mamy dopiero połowę lutego i jeden, dwa takie słoneczne dni, czyli tu nawiążę do powiedzenia, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale można wykonać zaległe prace i tak jak w moim przypadku, jak mówiłem w poprzednim filmie, będę chciał tutaj wykonać te zaległe prace, czyli przygotować sobie ziemię pod zasiew i zasiać pietruszkę, którą już można było zrobić to na jesieni, można to zrobić właśnie teraz, w tym momencie. Kilka słów, słuchajcie, bo też padają pytania, jak co stosować, gdzie to kupić i tak dalej. Nie będę co film nagrywał takich informacji, więc przy następnej okazji po prostu zrobię odesłanie do tego czy innych filmów. Ale odpowiadając na Wasze pytania, może mączka bazaltowa, którą tutaj stosuję do przygotowania. Mączkę bazaltową można kupić w różnych opakowaniach. To jest taka frakcja, którą często stosuję i polecam właśnie jako nawóz do nawożenia. Można kupić w małych opakowaniach, to jest 10-kilogramowe. Można kupić w większych opakowaniach, można kupić także w dużych. I ja w tym roku będę chciał kupić właśnie taki big bag 500 czy 600 kilogramowy. Zainwestuję większe pieniążki, wyjdzie to taniej jednostkowo niż kupować w takich opakowaniach, a też będę mógł sobie po prostu użyć rozsiewacza do nawozów, żeby zaaplikować na pole właśnie mączkę bazaltową. Mączka bazaltowa różnie można ją dawkować. Jakbyście nie użyli, czy ręcznie będziecie rozsiewać, czy będziecie jakiś rozsiewaczy używać, spokojnie nie przedawkujecie. Jeżeli dacie za mało, będzie za mało. Jeżeli dacie za dużo, mączka będzie leżała. Roślinki w momencie, gdy będą potrzebowały, te czy kolejne, po prostu sobie pobiorą, a mączka stanowi elementarny składnik gleby. Mączkę bazaltową stosuje się właśnie, ona zapobiega suszy, budując gruzełkowatą strukturę gleby. I mam doświadczenia z poprzednich sezonów, najbardziej z ubiegłego sezonu, pokazywałem filmik podsumowujący właśnie stosowane przeze mnie środki. Miałem glebę, gdzie była, czyli to był czosnek, gdzie stosowałem właśnie mączkę bazaltową. Fajnie się sprawdziła, ponieważ robiła taką fajną strukturę gleby i w momencie, gdy spadł deszcz, fajnie mi się ta woda w glebie magazynowała. Nie stała w jednym miejscu, tylko ładnie się magazynowała. Rozprowadzała się w całym profilu glebowym i poniżej tego profilu glebowego, tej warstwy użytkowej, uprawnej. Na moim poletku, zobaczcie, ja nigdy nie mam problemów ze zastoiskami wody, odkąd stosuję użyźniacze, za chwilę przejdę, użyźniacze, humusy i teraz mączkę bazaltową. To właśnie powoduje, że ta gleba jest bardziej taka przyswajalna, jak gąbka. Gąbka, z której ciężko jest wycisnąć, ta woda jest pobierana przez system korzeniowy roślin. I teraz użyźniacz. Użyźniacz stosuje z kolei taki. Tutaj nie reklamuję żadnej firmy, po prostu stosuję taki użyźniacz. Co on daje? On daje w połączeniu z mączką podwójny efekt, bo też tu są zawarte różnego rodzaju kwasy humusowe, bakterie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest taki kompleksowy nawóz. Aczkolwiek też ja polecam do tego jeszcze stosować humus. Humus, który bardzo fajnie się sprawdza. I teraz też pytacie, jakiej firmy kupić humus. Też nie będę polecał żadnej firmy. Ja zawsze mówię wtedy, żeby zwrócić uwagę, czy jest jakiś okres karencji po zastosowaniu humusu. Jeżeli to jest nieskoncentrowany, naturalny środek bez żadnych dodatków, bo czasami mogą się znaleźć jakieś dodatki, stąd jest ten okres karencji. Jeżeli nie ma żadnych dodatków i można po prostu, tak jak ja często pryskam swoje pomidory czy ogórki przeciwko zarazie ziemniaczanej, nie ma okresu karencji, śmiało możecie stosować i taki polecam. Polecam taki, który jest właśnie nieskoncentrowany, tam jest najwięcej tych potrzebnych składników, najcenniejszych składników. Dlatego ja też stosując tutaj użyźniacz, który jest niby kompleksowym nawozem, użyźniaczem, ale jest on formą skoncentrowaną, więc
nie chcę wchodzić w proces i tutaj mówić jakiejś może herezji, ale uważam, że no, pewne rzeczy zostały po prostu przefiltrowane, więc najcenniejsze rzeczy to są te, które są nieskoncentrowane. Będę tutaj w tej chwili pryskam sobie urzeźniaczem, przygotowuję tą glebę. Na jesieni, latem też poszła tutaj odpowiednia ilość tego wszystkiego, ale nie zaszkodzi. Słuchajcie, to nie zaszkodzi, to tylko może być ekonomicznie po prostu nieopłacalne, jeżeli ktoś ma jakieś tam duże areały, żeby po prostu to stosować. I ja tutaj z uwagi na to, że no, jest troszeczkę wilgotna ta ziemia, nie chcę, żeby mi się zbryliła, żeby zepsuć strukturę, więc ja tą strukturę odbudowuję, stosując i mączkę, i urzeźniacz, i będę jeszcze stosował popiół, żeby dodatkowo tutaj przygotować tą glebę. Słuchajcie, w popiele jest zawarty potas, który ma bardzo pozytywny wpływ w momencie, gdy jest susza. Powoduje, że rośliny budują swoją strukturę. Dodatkowo jeszcze, ale już to już jest temat na inny film, dodatkowo jeszcze w takim okresie stresowym, suszowym, można się posiłkować różnego rodzaju tymi, Boże, wyszło mi to z głowy, aminokwasami. O, właśnie, aminokwasami. Aminokwasy powodują też wzmocnienie roślin. To jest taka kroplówka, że w momencie, gdy rośliny mają ciężkie warunki, nie pobierają składników z gleby, bo nie ma wody, nie ma wilgoci, żeby te składniki były dostępne, po prostu muszą być rozpuszczalne w wodzie, rozpuścić może woda, więc po to się stosuje wtedy aminokwasy, żeby roślina budowała swoją strukturę. I tu też Renia nawiąże do jej mikstury sprzed dwóch sezonów, gdy pokazywała, jak robi właśnie miksturę z popiołu drzewnego. Właśnie w popiele drzewnym jest zawarty potas, który buduje rośliny, także pomaga tej roślinie przetrwać. Wtedy był dostarczany do listnie czy przez podlewanie, więc było to rozpuszczone w wodzie, którą podlewała korzenie, system korzeniowy. Tak by to wyglądało. Ja sobie dzisiaj jeszcze to tutaj rozsypię raz. Jeszcze raz to wszystko przemieszam. Mamy piękną pogodę, słoneczną pogodę. Więc to wszystko się ładnie przemiesza, ziemia się troszeczkę spulchni i wtedy przystąpię do siewu pietruszki. Stój grzecznie. Witajcie ponownie. Podczas zasiewu pietruszki, gdzieś miałem opakowanie po tej pietruszce, bodajże jest to berlińska. Ale nie chcę tutaj, może jakiś faux pas popełniłem, może jakieś przejęzyczenie. Tak mi się wydaje. Zrobiło się naprawdę cieplutko, przyjemnie. Tak wiosennie człowiek nabiera chęci do życia. No i jeżeli coś działamy, idziemy do przodu, budujemy tą naszą przyszłość, rzeczywistość. Protesty protestami, ale żyć trzeba. Trzeba robić swoje. Trzeba robić to, do czego zostaliśmy stworzeni. To, co tak ukochaliśmy, umiłowaliśmy. Więc praca w re. Słuchajcie, praca w re, człowiek się raduje. Teraz nie słychać, bo jedzie tutaj gdzieś obok maszyna, ale wcześniej rano, gdy wstałem, urządzałem moje zwierzęta, słychać było ten świergot ptaków. Co prawda, tak jak mówiłem wcześniej, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale jest już ten optymizm, jest ta nadzieja, że no idziemy w tą dobrą stronę, że już lada chwila, lada moment, może będą jeszcze jakieś anomalie, no będą jakieś wahania tych temperatur, pogoda może nam się zmienić, ale już idzie do wiosny, a ja mogę sobie posiać pietruszkę i tą pietruszkę właśnie sieję. Ziemia jest dobrze uprawiona, aczkolwiek no jeszcze powinienem bardziej postarać się tutaj, żeby te kłącza perzu wyciągnąć, ale jest dobrze, jest ziemia pulchna. No, rozrzuciłem sobie tutaj popiół drzewny, świeżutki, jeszcze gorący, że tak powiem. Poparzyłem sobie ręce, ale byłem w rękawiczkach, więc nic
No nie poparzyłem, no gorąco mi się zrobiło, więc czuć było, że jest ciepło. Te wszystkie preparaty, którymi tutaj spryskałem, to jeszcze powtórzę, że najlepiej, gdy jest ziemia, jest wilgotna, użyźniacz, humus, jeżeli stosujemy to do spryskiwania, nie do podlewania, do spryskiwania, jeżeli stosujemy to dobrze, żeby padał, było wilgotno, może padać delikatny deszcz, no nie za duży, bo będzie za duży, to nam to wymyje, my zmokniemy, czyli no, komfort pracy będzie nie wskazany. No nie może też wiać duży wiatr, ale jak będzie mrzawka i będzie wilgotna gleba, jak była tutaj, ja właśnie, gdy spryskiwałem i była taka ziemia, którą przejechało koło ciągnika, gdzie było tam troszeczkę tak ugniecione, zagęszczone, to widziałem, jak ta mgiełka tego środka, tej cieczy ładnie się asymilowała, ładnie wchodziła w tą glebę, więc no, zrobi swoje, gdy jest sucho, gdy jest pełno, potrafi się ta ciecz odbijać od ziemi, od gleby z tym pyłem i gdzieś tam iść i po prostu sobie odlecieć i w inne miejsce, nie tam, gdzie żeśmy zdecydowali się pryskać, więc no to tak jeszcze króciutko. No cóż więcej, no jest fajnie, słuchajcie, zaczyna nam się niedługo weekend, co prawda ja nie będę miał weekendu, bo obowiązki cały czas są, ale życzę Wam takiego spokojnego weekendu, może będzie czas na jakieś przemyślenia, może będzie czas na podsumowanie czegoś, może dojdziemy do jakichś wniosków, ukierunkujemy się, w którą ze stronę pójdziemy, no ja Wam życzę takiej mądrości. No i słuchajcie, drodzy ogrodnicy, ogrodniczki, rolnicy, rolniczki, życzę Wam, żebyście mieli obfite plony i żebyście mieli radość ze sprzedaży tych plonów, bo między innymi po co pracujemy, mi do końca nie zależy na pieniążkach, nie jest to moim priorytetem. Bardzo się cieszę, jak ktoś mi mówi, że marchewka smakowała, że ogóreczek smakował, że sałatka smakowała. Bardzo się cieszę, więc to jest takim głównym dla mnie celem, priorytetem, że druga strona, ta druga strona barykady, tak, że tak mówię, to no może w tym kontekście dzisiejszych wydarzeń nie jest to do końca dobra, ale ta druga strona stołu, będzie lepiej, druga strona stołu to docenia, więc musi być smacznie, musi być zdrowo, obydwie strony muszą być zadowolone i to jest taka trzecia zapłata, taka wartość dodana tego wszystkiego, żebyśmy mieli radość nie tylko z tego, co robimy, ale żebyśmy mieli radość z efektów, jakie osiągamy. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam Was i do następnego razu.